bardzo serdecznie witam wszystkich w Borkowie Wielkim na 8. Biesiadzie Jeździeckiej. Chciałbym serdecznie wszystkich Państwa powitać i życzyć dużych wrażeń zawodnikom rywalizacji sportowej, a wszystkim Państwu życzyć przede wszystkim miłej biesiady jeździeckiej, czy biesiady już później po zawodach. Uważam 8. biesiadę jeździecką za otwartą. Witamy już pierwsze zaprzęgi. Dzikowski Mariusz, Luzak, Gutmański Łukasz. Zaprzęg numer 2, Benedykciński Andrzej, Luzak, Kretkowska Joanna. Zaprzęg numer 3, Dołęgowski Adam, Luzak, Tylicki Andrzej. Zaprzęg numer 4, Lisiecki Edward, Luzak, Kupiec Mirosław. Zaprzęg numer 5, Janik Stanisław, Luzak, Mądzelewski Piotr. Zaprzęg numer 6, Gorczyca Paweł, Luzak, Sobociński Radosław. Siódmy zaprzęg, Pawlikowski Julian, Luzak, Łuziński Rafał. Ósmy, Polewka Wiesław, Luzak, Drawiczak Wiesław. Dziewiąty zaprzęg, Soborski Jacek, Lewański Wiesław, Luzak. Dziesiąty zaprzęg, Powożący Mielczarek Wojciech, Luzak, Łasiński Sławomir. Jedenasty zaprzęg, Soborski Wojciech, Luzak, Haberski Daniel. Dwunasty zaprzęg, Żyla Jerzy, Luzak, Haberski Dariusz. I ostatni, Zdziebłowski Marcin i Luzak Lębek Paweł. Wielkie brawa dla powożących, Luzaków i koni.
skąd wziął się pomysł na zorganizowanie takiej imprezy? Ja w Polsce zwiedzałem różne imprezy jeździeckie i właśnie mnie zafascynowały biesiady w powożeniu z zaprzęgami. I stąd zorganizowałem pierwsze biesiady w sierpcu, a teraz organizuję tam, gdzie jest dobry klimat, gdzie mnie zapraszają, gdzie sponsorują, gdzie pomagają po prostu. A jaki jest cel dzisiejszej imprezy? Jest to takie spotkanie integracyjne i promowanie koni. Mamy w tej chwili taką trudną sytuację, że nam koni ubywa, jest coraz mniej miłośników. Jest to związane z obowiązkiem, z pracą z końmi, a przede wszystkim i z kosztami. I po prostu promujemy konie, dlatego żeby było to widać. Polska stała końmi, jeszcze niech sobie jak najdłużej stoi.
bardzo, jestem, klimat jest fantastyczny, gospodarze są przemili, mam na myśli gminę Sierc, mam na myśli tutaj przyjaciół strażaków. Fantastyczna atmosfera, naprawdę bawimy się pięknie. A czy spodziewał się Pan, że aż tyle osób przybędzie? Spodziewałem się, dlatego że na każdą biesiadę mamy podobną frekwencję. Jest to po prostu już stały element biesiad i imprez regionalnych tutaj w naszym powiecie.